Znacie legendę o czarodziejskiej fujarce? Kurde, spaliłem, bo ona nie była czarodziejska, tylko magiczna. I to nie była fujarka, tylko flet. Magiczna flet. No ale do rzeczy, widziałem, że seria wam się naprawdę mocno spodobała. Więc łapcie kolejną część mitów i legend ze świata gier. W momencie, w którym nagrywam ten film, jest ponad 400 lajków. A oto dowód. No i przyznaję się, że nagrywam z lekkim zapasem, niecały tydzień po publikacji. No ale obiecałem wam, że każde 100 lajków to dodatkowa ciekawostka w kolejnym odcinku tej serii. Więc dzisiaj łącznie pokażę wam aż 10 mitów i legend ze świata gier. Przyznaję, że poprzednio nie doceniłem waszych możliwości. I teraz doprecyzuję, daję wam czas do końca tygodnia na wbicie kolejnego progu lajków. A jako, że tak sprawnie sobie radzicie, podnosimy próg, no bo co to dla was? Każde 500 lajków to dodatkowa legenda w kolejnym odcinku serii. Dodatkowa oczywiście do podstawowej liczby 6 legend. Możecie zostawić też suba, żeby kanał rósł. Jeszcze zanim zaczniemy, muszę wyjaśnić parę nieścisłości z poprzedniego odcinka. W przypadku Sonic Exe w oryginalnej historii rzeczywiście nie było żadnej dziewczyny, która się podobała głównemu bohaterowi. Okazało się, że wersja, którą czytałem robiąc research, jest jakąś zrebootowaną albo po prostu fanowską wersją oryginalnej historii. Co do łączenia PlayStation 2 w superkomputer, wiem, że da się to robić i wiem, że ktoś połączył PS3 w superkomputer, to o łączeniu dwóch PS2 w PS4 było żartem, który miał na celu podkreślić, że jest to jakiś mit albo teoria spiskowa. Poza tym naprawdę dziękuję za wsparcie, które od was dostaję. Koniec wstępu, sorry za przedłużenie, zaczynajmy. Wiszący Luigi. Luigi's Mansion to gra z 2001 roku o łapaniu duchów. Trochę taka fazmofobia dla dzieci. A mimo, że gramy włoskim hydraulikiem, finałowym bossem nie jest duch pizzy hawajskiej. Co za zmarnowany potencjał. Legenda związana jest ze sceną, w której Luigi odbiera telefon. W tym momencie uderza piorun, rozświetlając wszystko i rzucając cienie elementów w pomieszczeniu. Łącznie z cieniem Luigi'ego oczywiście. Ale jest z nim jeden mały problem. Jego cień przypomina wielca. Pojawiły się teorie, że Luigi popełnił samobójstwo i nie żyje. Trochę taki impostor, no bo duch łapiący duchy. Jak wiemy, wyobraźnia graczy nie zna granic. Najprawdopodobniej był to po prostu glitch graficzny, a ludzie z tego zrobili straszną historię. A wiecie, co jest równie straszne? Że nadal ogromna część oglądających nie subskrybuje kanału, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, napraw ten życiowy błąd, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów. Herobrine. Aż mi się gorąco robi na samą myśl. Troszeczkę mój postrach dzieciństwa. Minecraft, miła i przyjazna gra dla dzieci o zbieraniu surowców i budowaniu. Kto grał w Minecraft, ten wie, że to nie jest do końca prawda, a niejedna osoba potężnie obsrała zbroję w ciemnej jaskini, gdy wyskoczył na nią potwór. Mimo, że gra bywa straszna, to jednak została zrobiona jako przyjazna dla dzieci. Ale wokół niej krąży przerażająca legenda o Herobrine, która brzmi jak wyciągnięta z horroru. Jest serio przerażająca. Jak byłem mały, to się go totalnie bałem. Legenda mówi, że gdzieś głęboko w plikach gry ukryty jest potwór, który z oddali śledzi graczy. Wygląda on zupełnie tak samo jak postać, którą gramy, z tą różnicą, że ma całkowicie białe oczy. Niektórzy twierdzą, że naprawdę widzieli Herobrine'a, sam tak kiedyś myślałem. Niektórzy twierdzą, że Herobrine im utrudniał grę, a niektórzy, że ich nawet atakował. Dla OG fanów Minecrafta, pamiętacie, że podobno to Herobrine zniszczył pierwszy świat JJ Jokera? Według legendy Herobrine był duchem, który opętał grę, a dokładniej duchem zmarłego brata twórcy Minecraft, czyli Notcha. Tego od tych wcięć w ekranie telefonu. Nie ma jasnych dowodów, czy Herobrine kiedykolwiek w grze naprawdę istniał, ale fani nie zawiedli. Powstał mod, dzięki któremu możemy przywołać Herobrine'a, a gra zmienia się wtedy w prawdziwy horror. Także polecam, ale tylko dla ludzi z mocną psychą. A może przetestujemy tego moda któregoś późnego wieczoru na jakimś streamie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Polybius. Mieliście kiedykolwiek okazję pograć na automacie? I nie chodzi mi o takie hazardowe, na które się chodzi we wtorki i soboty, a o takie rozrywkowe z grami wideo, czy w zasadzie grami arcade'owymi. Dajcie znać w komentarzu i powiedzcie, w co na tym automacie graliście, to przypnę wam serduszko. Początek lat 80. to złota era takich automatów. Konsole i komputery były raczej rzadkością, a dzieciaki po szkole nie siadały na kanapie i nie grały w Fortnite, a szły do salonu arcade tracić monety za każdym razem, gdy chciały pograć. Można w sumie powiedzieć, że to było takie pierwsze pay to win, bo jak się traciło wszystkie życia i chciał grać dalej, to trzeba było wrzucać monetę. No, przynajmniej dzieciaki w Stanach tak robiły, no bo w Polsce wiadomo, mieliśmy komunizm i wszystko co amerykańskie było złe. A patrząc na tą legendę, może było w tym ziarnko prawdy. W kilku salonach w Stanach Zjednoczonych przez krótki czas pojawiał się tajemniczy automat o nazwie Polybius. Tylko po to, aby wkrótce nagle zniknąć. Maszyna ta miała być rządowym eksperymentem piorącym mózg. W grze miały się pojawiać przekazy podprogowe, a obrazy wyświetlane w niej miały być mocno psychodeliczne i również wpływały na mózg. Świadkowie widzieli podobno w salonach smutnych panów,
automatów ubranych na czarno. Oczywiście, jak to z legendami bywa, nie ma żadnych dowodów na istnienie automatów. Krowi poziom. Zróbmy sobie przerwę od mrocznych klimatów i przejdźmy do najprawdopodobniej najlepszego trollingu, jaki powstał. Diablo to jeden z największych klasyków i jedna z największych franczyz growych. A jak to bywa z wielkimi grami, są one owiane legendami. Macie młodsze rodzeństwo albo kuzynostwo? To pewnie zdarzyło wam się wkręcić młodych w totalne brednie, w które oni totalnie wierzyli. Tak właśnie brzmi historia o krowim poziomie. Legenda głosi, że jeśli odpowiednią ilość razy klikniemy w odpowiednią krowę, odblokujemy sekretny krowi poziom. Którą dokładnie krowę, ile dokładnie razy, no właśnie nie wiadomo. A gracze zmarnowali setki godzin na odkrycie nigdy nieistniejącego sekretu. A może po prostu nikt nie był na tyle zdeterminowany, żeby kliknąć na krowy odpowiednią ilość razy. I na tyle szczęśliwy, żeby trafić akurat na tą odpowiednią krowę. Twórcy gry podłapali pomysł i w drugiej części rzeczywiście umieścili sekretny krowi poziom. Kill Switch. Stare gry mają to do siebie, że mogły bezpowrotnie zniknąć. Nie były przechowywane w żadnych chmurach i razem ze zniszczeniem płyty / dyskietki gra mogła po prostu przepaść. A jeśli nakład gry był bardzo mały i wydało ją na przykład małe czechosłowackie studio, no to tym bardziej prawdopodobne, że mogła zniknąć. A co jeśli dodamy do tego fakt, że gra po ukończeniu sama się usuwa? Właśnie taką grą rzekomo było Kill Switch, czyli coś w stylu creepy, łamigłówkowej platformówki. Nic dziwnego, że gra pobudziła wyobraźnię wielu osób, no bo jak znaleźć dowód na istnienie gry, która sama się usuwa? Na szczęście na podstawie legendy powstały fanowskie wersje gry, w które bez problemu można zagrać i pobrać je na nowo. Radio Galaxy News. Seria Fallout ma w sobie wiele tajemnic. A jedną z nich jest dziwna stacja radiowa, która w randomowych momentach zaczyna dyktować, mogłoby się wydawać, losowe ciągi cyfr. Na przykład idziecie sobie przez pustkowie i nagle słyszycie 2, 1, 3, 7. Jeszcze jak? Oczywistym jest, że fani zaczęli snuć teorię, co ten ciąg liczb może oznaczać. Niestety poszukiwania są bezskuteczne, a ciąg cyfr nadal pozostaje po prostu totalnie losowym elementem. Legendy natomiast twierdzą, że losowe ciągi cyfr potrafią przewidywać przyszłość w prawdziwym świecie. Przykładowo 1, 2, 0, 5, 5, 2, 8, 2010. Tak się składa, że o 12.05 w maju dnia 28 roku 2010 zmarł aktor Gary Coleman. Ciąg liczb miał przewidzieć też inne tragiczne wydarzenia. Przypadek? Tego się nigdy nie dowiemy, ale sami twórcy twierdzą, że ciąg cyfr nie miał przekazywać żadnych ukrytych wiadomości. Ukryty Mew. Odcinek mitów bez Pokemonów to nie odcinek. Jednak tym razem będzie on mniej creepy niż poprzednio. Jest to w sumie bardzo podobna legenda co do krowiego poziomu. Czyli ktoś zarzucił wyssaną z palca plotkę i wszyscy w nią uwierzyli. W Pokemonach Red i Blue w kodzie gry można się natknąć na Pokemona Mew, ale nie dało się go w żaden przewidziany przez grę sposób złapać. Ale legenda mówi, że dało się złapać w ramach easter egga. W mieście Vermilion stoi auto i podobno pod tym właśnie autem schował się nasz Mew. Pojawia się jeden problem, aby dostać się do auta potrzebny był nam ruch Surf, którego nie dało się dostać jeszcze na tym etapie gry. Gdy już uda się zdobyć ten ruch, niestety tracimy dostęp do tego portu i tym samym rzekomo ukrytego tam Mew. Dziś już wiemy, że Mew jest obalony, bo o ile w tamtych czasach zmodyfikowanie gry było bardzo trudne, tak dziś używając emulatora można zrobić wszystko. Gracze nie czekając sprawdzili pogłoski i zawiedli się. Prawie tak jak moi rodzice, gdy dowiedzieli się, że chcę zostać youtuberem. Okazało się, że ciężarówka jest tylko ozdobą i żaden Mew się pod nią nie chowa. Renderman. Brzmi trochę jak Slenderman? No i słusznie, bo postać jest całkiem podobna, ale występuje w grze Blockland. Straszna czarna postać z upiornymi białymi oczami i uśmiechem podobno czaiła się w zakamarkach gry. Podobno miał on się losowo pojawiać na screenshotach, podczas gwałtownych ruchów kamerą, czy chowając się w ciemnych lokacjach. Niektórzy twierdzą, że postać była nawet agresywna i próbowała ich zabić. Nie dość, że gra była podróbką Minecrafta, tak wiem, że gra jest o budowaniu z klocków, nie znaczy, że jest od razu podróbką Minecrafta. To jeszcze miała swoją podróbkę Herobrine'a. Oczywiście postać ta nigdy oficjalnie w grze nie istniała, także pomijając mody, Renderman pozostaje tylko niepotwierdzoną legendą. Columbine Map Dylana Klibolda. Stany Zjednoczone. Stolica wolności, hamburgerów i w szkołach. Niestety te tragiczne wydarzenia nadal często tam występują. A w 2020 roku broń była najczęstszym powodem śmierci dzieci w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie tak dawno temu media kochały demonizować gry. No bo wiadomo, że nie jest winne wychowanie rodziców, tylko gry komputerowe. A gra Doom była bardzo często głównym celem tych bredni. Tak samo zresztą jak GTA. W 1999 Eric Harris i Dylan Klebold rozpoczęli straszną
anime w szkole. Oczywiście odkryto, że chłopacy byli wielkimi fanami Dooma. No a to jest gra, w której się strzela, więc nie trzeba było długo czekać na narrację mediów. Mówiły, że to właśnie gry spowodowały u nich takie zachowania. Na podstawie tego powstała legenda, że Dylan Klebold stworzył customową mapę do gry, która miała przedstawiać ich szkołę. Podobno na tej mapie ćwiczył strzelanie, aby lepiej przygotować się do tej prawdziwej strzelaniny. Mapa oczywiście nigdy nie została odnaleziona. Do dziś pozostaje ona tylko mitem, który miał na celu zrzucenie całej odpowiedzialności na gry. Mario Galaxy. Na koniec, na rozluźnienie atmosfery, krótka i zabawna legenda. Twórcy Mario Galaxy rzekomo ukryli wiadomość w logo gry. Analizując logo, można zauważyć, że niektóre litery mają na sobie małe połyski, wyglądające jak gwiazdki. Gdy połączymy oznaczone litery, dostaniemy hasło Your Mr. Gay. Czy twórcy chcieli nam coś powiedzieć? A może była to dziwna kampania marketingowa? No a może zwykły przypadek? Jedno jest pewne, nie ma co się kłócić z faktami, więc pamiętajcie, że na ujawnienie się nigdy nie jest za późno. Oczywiście świat gier skrywa o wiele więcej mitów i legend, ale o tych dowiecie się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że każde 500 lajków to dodatkowa ciekawostka w kolejnym odcinku z tej serii, a czas na wbijanie macie do końca tygodnia. A jak zostawicie już lajka, zostawcie też suba. Dziękuję wam za wszelkie wsparcie, jesteście naprawdę wielcy. Mega się cieszę, że są osoby, dla których mogę tworzyć te filmy. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia za tydzień.